finansowych. A dodać szablon dokumentu finansowego w zależności od tego, pod co chcemy ten szablon podłączyć. Czy to ma być szablon faktur, rachunków, not, czy kosztów wewnętrznych. Wchodzimy w odpowiednie dokumenty. My zrobimy to na przykładzie faktur, więc wchodzimy w ewidencję faktur i dodamy taki przykładowy szablon faktury sprzedażowej, czy też kosztowej. To w zależności od tego, co potrzebujemy. My to zrobimy na podstawie faktur sprzedaży, więc dodajemy nową fakturę albo z paska narzędziowego, albo klikając prawym myszką dodaj fakturę i wypełniamy dane tej faktury, tak? Czyli może być to jedna faktur, które później będą służyły jako szablon. Wszystkie treści stałe, które chcemy, żeby były wypełnione na fakturze, wypełniamy tutaj w wyszczególnieniu, czyli tutaj wpisujemy czy też coś takiego, czy jeszcze inną frazę, którą byśmy chcieli, żeby na fakturze była wpisywana. Pozycja tej faktury. Można oczywiście bez pozycji zapisać szablon, można z pozycjami, nie ma problemu. Pozycja na przykład pierwsza, pozycja druga, wpisuję wartości. Tak, i mam już zapisaną fakturę, czyli wprowadzę ją do systemu, tak. I na bazie tej faktury 0.18, którą wprowadziłem, chcę zdefiniować szablon, czyli na przykład 0.18, klikamy prawym myszką, zapisz jako szablon, zapisz jako szablon i tutaj w otwartym formularzu wpisujemy nazwę tego szablonu. Szablon numer 1 na przykład, tak? I przypisałem ten szablon, zdefiniowałem go. Ten szablon jest dostępny w menu finanse, słowniki, szablony. Tutaj mamy dostępny szablon, na bazie jakiego dokumentu jest informacja, jaki dokument i typ transakcji, czy to jest sprzedaż, czy koszt. I w tym przypadku mamy zdefiniowany jeden szablon, którym jest w tym przypadku faktura sprzedażowa. Gdy chcemy skorzystać z takiego szablonu, wchodzimy w menu finanse faktury i dodajemy nową fakturę. Sprzedażowa, dodajemy nową fakturę. I mam tu już do wyboru szablon, więc zmieniam szablon i chcę, żeby to był szablon numer 1. I obok przycisk wklej dane. Wklejam dane i system automatycznie wypełnił moją fakturę danymi łącznie tą częścią stałą, czyli nie musimy za każdym razem wypełniać tej samej treści, tylko korzystając z szablonów możemy bardzo szybko zautomatyzować proces wystawiania faktur sprzedażowych.